Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj wracamy z Zmiana Warty. I dzisiaj myślę, że na pewno wyjątkowa audycja, bo musimy przywitać naszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Agata Kędzierska, ze mną audycję będzie prowadzić Sabina Janusz oraz nasz gość. Proszę się przedstawić. Chorąży Związku Strzeleckiego Hubert Cora, dowódca jednostki strzeleckiej 2077 Kraków. Czym tak naprawdę jest Związek Strzelecki i jakie są jego założenia, czym się zajmujecie? No, Związek Strzelecki w dzisiejszym rozumieniu, w dzisiejszej postaci jest organizacją proobronną. Wobec tego zajmujemy się wszelkimi sprawami dotyczącymi się obronności. Czy to indywidualnej, człowieka, obywatela, czy też wspólnej, jako państwa, tudzież społeczeństwa. Jesteśmy też organizacją społeczną, organizacją wychowawczą. My przygotowujemy przeważnie młodych ludzi, chociaż tutaj warto nadmienić, że nie tylko, do pełnienia rozmaitych funkcji w strukturach służb, czy też formacji mundurowych naszego kraju, ale także po prostu do bycia dobrymi, świadomymi, przykładnymi obywatelami tego kraju. Kto założył związek? Związek Strzelecki oryginalnie założył de facto nie kto inny jak Józef Piłsudski, znany myślę każdemu skądinąd. To był rok bodajże 1910, także nasz rodowód jest naprawdę bardzo chlubny, bardzo taki stary, można powiedzieć. De facto ciekawe jest to, że Związek Strzelecki istniał jeszcze wtedy, kiedy nie istniało Wojsko Polskie, bo jeżeli spojrzymy na karty historii, 1910 rok, Polski wówczas nie ma na mapach Europy, proszę Państwa, jesteśmy pod jeszcze zaborami. Strzelec narodził się tak naprawdę z organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, czyli oczywiście Stronnictwo Piłsudczyków. Następnie był nielegalny jeszcze wówczas Związek Walki Czynnej i wówczas na początku XX wieku pojawiła się szansa. Otóż władze austriackie, dzisiaj byśmy powiedzieli przecież władze okupacyjne, zgodziły się na rejestrację organizacji, które w dosłownym tłumaczeniu na język polski brzmiały właśnie Związki Strzeleckie. Stąd ta taka enigmatyczna, delikatnie nazwa Związek Strzelecki, nie nawiązująca do żadnej armii, do żadnego wojska w sposób bezpośredni. To miała być organizacja, która rozwijała atletycznie, sportowo młodych ludzi, ale też tak naprawdę przygotowywała te pierwsze kadry, które byłyby gotowe na odrodzenie się Wojska Polskiego i walkę czynną jak najbardziej o polską niepodległość w nadchodzącej, jak się okazało, I wojnie światowej. Jak w każdej organizacji militarnej macie u Was stopnie i stanowiska, czy zmieniały się na przestrzeni lat, czy jakoś teraz są nowe i jak ogólnie to wygląda, jaki macie system? No cóż, najprościej byłoby odpowiedzieć i tak, i nie. Już wyjaśniam. Na samym początku, tudzież w tym okresie międzywojennym właśnie, nie było stopni per se, na przykład takiego pułkownika, czy tam szeregowego. Stopnie tak naprawdę były jedynie określeniem funkcji. Mieliśmy stopień komendanta głównego, mieliśmy tam stopień dowódcy okręgu, czy tam określenie kompanijny, czyli dowódca kompanii. W czasach dzisiejszych to jest bardziej tradycyjnie rozwiązane, tradycyjnie pod kątem innych służb mundurowych, to znaczy są te stopnie, na przykład strzelec, czyli odpowiednik szeregowego, starszy strzelec, odpowiednik starszego szeregowego i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście mam stopień w tym momencie chorążego Związku Strzeleckiego. No, ten dopisek Związku Strzeleckiego jest dosyć ważny, biorąc pod uwagę, że akurat chorąży jest stopień, który występuje we Wojsku Polskim, więc żeby nie tworzyć niepotrzebnego ambarasu, to właśnie ten dopisek Związku Strzeleckiego tam jest obecny. Chorąży to taka ciekawostka, mimo że w wojsku jest pod oficerem starszym, jeśli dobrze pamiętam, u nas jest to stopień, uwaga, oficerski. Bo tych stopni u nas jest po prostu mniej w porównaniu do wojska czy innych służb mundurowych, bo też nie ma potrzeby, żebyśmy mieli jakoś bardzo rozbudowany na przykład ten korpus oficerów. My raczej stawiamy na ludzi na dole. Czy wchodząc na teren siedziby związku, jestem zobowiązana nosić mundur albo symbol przynależności do związku? To znaczy tak, oczywiście w przypadku wizyt cywilnych, no to nie. Natomiast gdybym była członkiem. Jeśli chodzi o naszych członków, tak, jak najbardziej. Cały sens tak naprawdę tego naszego istnienia, jeden z
jeden z takich absolutnych filarów to jest to, że my mamy mundury. Te mundury są oczywiście bazowane na mundurach wojskowych, aktualnych, ale one się jednak różnią. Mamy te swoje charakterystyczne, absolutnie charakterystyczne czerwone wężyki przy stopniach. Jeśli widzicie Państwo te wężyki, wiecie już dobrze, że to są strzelcy. Z tej czy innej jednostki, z tego czy innego związku, ale to są strzelcy rzeczywiście. Mamy swoje oznaki jednostki, które mówią w jakim pododdziale służymy. Czasami dodaje się też takie łuczki wyróżniające typu administracja, logistyka, kierowca, jeśli mamy takiego wyznaczonego. Tak naprawdę mundur służy do paradoksalnie powiedzenia paru rzeczy o tym, kim jest ta osoba. Gdzie na mundurze możemy zaobserwować właśnie funkcję albo stopień? Czy to pagony są, czy tutaj kołnierz? Generalnie zależy od rodzaju munduru. W przypadku mundurów polowych, takich służących, no kolokwialnie mówiąc, do roboty, po prostu tam, gdzie stopni wojskowych szukać, czyli na prawym rękawie oraz na pagonie w centralnej części na klatce piersiowej po prostu, ale strzelcy tradycyjnie zawsze swoje oznaki stopnia nosili na kołnierzach, a nie na pagonach. Tym zawsze odróżnialiśmy się od wojska, mimo że nosiliśmy przez moment podobne mundury i to jak najbardziej zostało. Ten mundur, który ja mam na sobie, ten mundur, który widnieje na zdjęciu też z zaproszeniem tutaj na audycję z nami, czyli mundur wyjściowy, w którym jestem teraz, i galowy, mają cały czas te ozdobne właśnie oznaki stopnia na kołnierzu, czyli te czerwone wężyki oraz wyszywane czy tam z metalu robione oznaki stopnia. W pana pracy, w pana stopniu, czy na co dzień jest pan właśnie w tym mundurze polowym, czy częściej się zdarza właśnie mundur oficjalny? Ciężko powiedzieć. Ja akurat staram się być rzeczywiście dowódcą, który towarzyszy swoim ludziom w ich takich codziennych działaniach. Ostatnio na przykład w sobotę, kiedy miałem do wyboru de facto, czy pojawić się tu, czy tam, czy wykonywać te, czy tamte obowiązki, bo one często, no to jest ciekawe, trzeba je zrobić, ale one nie są tak czasowo ograniczone, że trzeba na przykład w tej godzinie. Zdecydowałem, że będę brał udział, uwaga, jako kompletnie zwykły strzelec pododdziału w zajęciach naszego plutonu na Podhalu. Więc ciekawie to wygląda na zdjęciach, jak sobie idą kandydat tam, czyli najniższy, można powiedzieć, stopień, jakiś strzelec, także strzelec i chorąży. Ale no, to pokazuje, że ja bardzo lubię rzeczywiście nie tracić tej perspektywy tego człowieka na samym dole. Ja chcę zrozumieć jego potrzeby w mojej jednostce. Chcę jakby zobaczyć to, co on widzi, doświadczyć to, czego on doświadcza. Ale oczywiście moim głównym zadaniem jest zapewnienie stałego rozwoju i funkcjonowania jednostki. Dlatego w tygodniu często mam różne spotkania, w których muszę się pokazywać w tych bardziej reprezentacyjnych mundurach, czyli wyjściowym albo nawet galowym. Chociaż ten galowy sobie trzymam na takie naprawdę specjalne okazje. To zapraszamy na pewno na Facebooka, żeby zobaczyć tutaj mundur, o którym teraz rozmawiamy. Kim byli pierwsi strzelcy, członkowie naszego związku? Czy byli to ludzie młodsi, czy raczej starsi? Czy byli doświadczonymi wojskowymi? Czy to było ich takie pierwsze doświadczenie z jakąś militarnością? Jak to było? Pierwsi strzelcy to tak naprawdę, no mówiąc brzydko, zbieranina bardzo różnych postaci w różnym wieku, o różnych profesjach. Dość powiedzieć, że mieliśmy tutaj zarówno ludzi bardzo młodych, takich jak właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Bolesław Wieniawa-Długoszowski, który był, zdaje się, świeżo po studiach medycznych i w Paryżu poznał Józefa Piłsudskiego, uznał, że mimo że on oczywiście Wieniawa nigdy wcześniej nie miał do czynienia nic z wojskiem, to że on po spotkaniu właśnie z Piłsudskim, po usłyszeniu jego wizji dla Polski, że on teraz jest żołnierzem i znalazł swojego wodza. Wkrótce już był z powrotem w kraju i jako, no, może już nie chłopak, ale bardzo młody mężczyzna, bez doświadczenia dołączył właśnie do tworzącego się Związku Strzeleckiego. Ale z drugiej strony mamy też postacie takie jak Andrzej Galica, słynny później generał Galica, czyli twórca oddziałów podhalańskich wojsk polskich, który był już po 40, kiedy wstępował do strzelca. On był utytułowanym inżynierem, jednym zresztą z autorów projektu bulwarów nadwiślańskich w Krakowie. Budował też mosty. Bardzo doświadczony człowiek, ale po raz kolejny niezwiązany tak per se z wojskowością. To pokazuje nam, że ci pierwsi strzelcy, no mamy jeszcze oczywiście bojowców z PPS-u właśnie, to była...
można powiedzieć, w pewnym sensie garstka szaleńców, którzy byli tak bardzo właśnie zakochani w tej wizji niepodległej Polski, której przecież oni de facto nigdy na oczy nie widzieli. No, tam ciężko było spotkać kogokolwiek już, kto pamiętał powstanie styczniowe, a co dopiero mówić o Polsce sprzed zaborów. Takich ludzi już nie było, a mimo to w tych ludziach ta wizja Polski, tak różna przecież wizja Polski, była tak żywa, tak właśnie popychała ich do tego działania, do podjęcia się w różnym wieku czynu zbrojnego później, czy to w regionach polskich, czy to w obronie granic w latach 1918-1921. To jest niesamowite, jak ci ludzie musieli być ideowi, jakimi ci ludzie musieli być patriotami mimo swoich różnych pochodzeń. Ale to się też, no to pozwolę sobie trochę wybiec w przód, to się też bardzo dobrze komponuje w to, kim my jesteśmy dzisiaj. Musicie Państwo wiedzieć, że my, przyjmując ludzi do naszej organizacji, nie zadajemy zbyt dużo pytań, skąd oni przychodzą, jakie jest ich tło. Nas tak naprawdę nie obchodzi, czy ty jako nasz kandydat przyszedłeś, proszę wybaczyć za tak drastyczne słownictwo, ale z dobrego domu, czy z sierocińca. Nas nie obchodzi to, czy jesz z papierowej tacki, czy jesz ze srebrnego półmiska. Jeśli chcesz, jeśli masz to w sobie, tę siłę, tę determinację, ty będziesz jednym z nas i wśród nas jest twoje miejsce, po prostu. Czy też zdarza się, że po zostaniu strzelcem ludzie tak bardzo zakochują się w tej militarności, w tym wojsku, czy oni idą w takie służby wojskowe, bardziej stricte, już takie faktyczne służby, takie codzienne? Dużo jest takich przypadków, że kontynuują swoją karierę militarną? Tak, bardzo często się to zdarza. W naszych szeregach mamy wielu podchorążych uczelni wojskowych, czy to Wojskowej Akademii Technicznej, czy Akademii Wojsk Lądowych, a więc takich czołowych uczelni wojskowych rzeczywiście. Mamy też wojskowych już będących w służbie zawodowej od wielu lat, mamy żołnierzy rezerwy, mamy funkcjonariuszy byłych, obecnych, różnych innych też formacji mundurowych, nawet strażacy się zdarzają, także oczywiście strzelec jest genialny pod tym względem, że ten stosunek służbowy jest luźniejszy niż w wojsku zawodowym. U nas są oczywiście niektóre decyzje, które mają rangę i charakter rozkazu, oczywiście. Czasami obecność na niektórych zajęciach jest obowiązkowa, no, musi tak być, ale jednak no, jeżeli tego nie wykonamy, bo na przykład mamy ciężką sytuację osobistą, mamy ciężką sytuację zawodową, musimy w tej pracy na przykład akurat zostać, wzywają nas, no wówczas nie przyjdzie smutny pan z żandarmerii wojskowej i nie doprowadzi nas siłą do koszar, tylko to jest nasza świadoma decyzja. Im więcej jesteśmy na zajęciach, tym więcej korzystamy, tym bardziej się w tym obracamy, tym mocniej w to wchodzimy, tym to jest dla nas lepsze, tym więcej to nam daje. Ale jeżeli nie damy rady, okej, w porządku, jesteś tutaj u nas tyle, ile chcesz i ile możesz być. Czy skoro strzelcy są tak długo działającą organizacją, czy zmieniali swoje nazwy? Czy zawsze strzelcy byli jako strzelcy? Czy tutaj po prostu się tak utarło, że zostało do dzisiaj? Czy właśnie na przykład jak się połączyli z kompanią kadrową, pierwszą kompanią kadrową, czy jakoś tutaj była zmiana nazwy? Można powiedzieć, że tak, mamy to słynne, absolutnie słynne przemówienie Józefa Piłsudskiego z właśnie sierpnia 14 roku, 1914 na Olandrach, kiedy on wychodzi do wszystkich właśnie strzelców, członków polskich drużyn strzeleckich, które były zupełnie odrębną organizacją, drużyn podhalańskich, drużyn bartoszowych i tak dalej, tych wszystkich bojowców tam zebranych, i mówi mniej więcej coś takiego: dziś nie ma już strzelców ani drużyniaków. I wszyscy jesteście od teraz żołnierzami polskimi, zrzeszonymi w pierwszej kadrowej kompanii. Nie macie stopni, wywalczycie sobie, a tak w ogóle to weźcie orzełki, które macie przytwierdzone do czapek i się nimi wszyscy wymieńcie na znak tego, że od dzisiaj wszyscy jesteście równi. Jedyne co każe, to tym doświadczeńszym, jak to powiedział, z was być dowódcami. Reszta się ułoży, po prostu. Od teraz waszym jednym znakiem jest orzeł biały. Tutaj powstała pierwsza kompania kadrowa, później mamy całą epopeję legionów właśnie polskich, w tym pierwszej brygady legionów. Tutaj takie odniesienie też trochę muzyczne. Marsz pierwszej brygady, który do dzisiaj jest pieśnią reprezentacyjną Wojska Polskiego oraz też nieformalnym hymnem Związku Strzeleckiego właśnie, wziął się
z tego. Po I wojnie światowej z legionów, oczywiście też z armii Hallera, tego typu oddziałów, powstaje odrodzona Armia Polska. Także można powiedzieć, a zresztą ci, którzy wywodzili się z tego kursu oficerskiego Związku Strzeleckiego, de facto zostawali jej dowódcami. Jeżeli zobaczymy na ostatniego przedwojennego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Tadeusza Kasprzyckiego, zobaczymy dowódcę pierwszej kompanii kadrowej. Ale niestety będziemy już powolutku kończyć. Czy ma pan jakieś ostatnie słowo do słuchaczy? Przede wszystkim zapraszam do wstępowania do naszego związku, do naszej jednostki. Tutaj chciałbym ogłosić rekrutację. 21 sobota i 28 października. Zapraszamy do naszej siedziby w Krakowie, w Płaszowie. Zobaczcie, jak tam jest. Może to jest coś dla was. Myślę, że jest. Dziękujemy. A moim gościem był? Chorąży Hubert Sora. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.